Mam zimne dłonie, którymi nakręcam zegary na kolejne rozstania. Próbuję znaleźć wypełnienie w różowym kolorze. Nie jestem tym, za kogo mnie podaje dowód osobisty. Noszę go tylko od wielkiego przypadku. W gabinecie świata podczas ciszy i wiatru ciągle pisze mnie życie. A zdawałoby się, że to ja opisuję każdy dzień. Mam dziś fioletowe listy na dłoniach. W przechowalni marzeń odnajduję swój strach po cichu. Podczas kolacji patrzę ci głęboko w usta. Przyjaźnie kredytowe kończą się szybciej niż pieniądze. Czyści się konto serca. W końcu przychodzi debet, jak stary cymbał, który chce naprawić świat. A we mnie warstwa przenośna i przepalone żarówki światła miast, jak bóstwa przydrożne, oszukane ołtarze. Znowu mam więcej serca niż rozumu przy sobie. Enter. Dobry wieczór, kochani. Wybiła godzina 19:30. Nazywam się Marcin Kurcbuch. To jest kolejny odcinek z cyklu Wpół do poezji. Do obejrzenia, którego serdecznie Was zapraszam. Może zastanawiacie się, dlaczego trochę świat mi dzisiaj wywrócił się do góry nogami, wykrzywił się. Ale powód jest prosty. Dzisiaj gościem mojego odcinka jest wiersz Kai Kowalewskiej. Kai zwanej również chaosem. A jeżeli chaos, to również musi być chaos w postaci wizualnej. Wiersz, który Wam dzisiaj zaprezentowałem, Zimne dłonie, pochodzi z trzeciego tomu poetyckiego Kai Kowalewskiej pod tytułem Niebospiecznik. Długo zastanawiałem się, co tak naprawdę można powiedzieć o twórczości Kai Kowalewskiej. Nie dlatego, że jest tak nieciekawa, nie dlatego, że nic się w niej nie dzieje, ale właśnie dlatego, że dzieje się w niej tak dużo, że za jednym razem jest ciężko to po prostu ogarnąć. Kaja ma w sobie taki dar wywoływania emocji w sposób bardzo specyficzny, budowania wierszy, budowania frazy na zasadzie skojarzeń językowych, kulturowych. Jedno, co na pewno można powiedzieć o Kai Kowalewskiej, o jej twórczości, to to, że ma w sobie wielki dar tworzenia bardzo dobrze brzmiących fraz, które szybko wpadają w ucho i zapadają w serce. Zarówno Niebospiecznik, jak i Chaos i inne piętra, czy Melancholie, dwa poprzednie tomy poetyckie Kai, mają to do siebie, że nie da się ich przeczytać na jeden raz. Już nie mówię o samej objętości, bo są to książki, jak na tomiki poetyckie, dość długie. Książek nie czyta się na raz. Owszem, można je przeczytać raz. Ja tak zrobiłem. Ale teraz wracam do tych książek, ponieważ nie sposób zapamiętać wszystkich dobrze brzmiących fraz, nie sposób zapamiętać wszystkich skojarzeń, wszystkich znaczeń. Dlatego, że każdy wiersz wybucha osobną historią, wybucha osobnym ładunkiem emocjonalnym. To, co ujmuje mnie w tekstach Kai, to przede wszystkim niebanalność, to przede wszystkim wyrazistość połączeń, o których już kiedyś wspominałem w pewnym odcinku, połączeń wyrazowych, szukanie nowej formy dla pewnych zwrotów, rzeźbienie w tych zwrotach. W tych wierszach, jak na prawdziwy chaos, przestało łatwo spotkać elementy, które ze sobą są teoretycznie niespójne, ale dzięki konkretnej metaforze czy konkretnemu przebiegowi utworu nabierają wspólnego znaczenia, wspólnego sensu. Jeżeli ktoś chciałby się nauczyć pisać z tak zwaną otwartą głową, to właśnie serdecznie polecam wiersze tej autorki. Wiersze, w których bardzo szybko zmieniają się elementy, kolory, nigdy nic nie pozostaje statyczne, nawet temat wiersza to nie jest jeden jednostkowy temat. Temat wiersza jest raczej powodem do kolejnej wyprawy w świat słów, do odkrywania kolejnych znaczeń. Kaju, chcę powiedzieć to wprost. Robisz naprawdę dobrą robotę i mam nadzieję, że dzięki Tobie i wielu innym, którzy również piszą, polska poezja nigdy nie zginie, nigdy nie stanie się towarem
niepotrzebnym na rynku. Nie byłoby większości tych wierszy, gdyby nie osobiste doświadczenia autorki. O tym wspominałem już kiedyś w innym odcinku poświęconym Monice Milczarek, że pewnych rzeczy nie pisze się, jeżeli się ich osobiście nie doświadczy. I tutaj jest bardzo podobnie. Myślę, że większość wierszy wynika z jakichś uszkodzeń duszy, z pewnych ran, z pewnych przeżyć, których nie da się cofnąć. Ale jest to poezja oczyszczająca. I nie powiedziałbym, że poezja dołująca, poezja negatywna. Okej, pora na małe podsumowanie. Gościem dzisiejszego odcinka był wiersz Zimne dłonie, pochodzący z tomu Niebospiecznik, autorstwa Kai Kowalewskiej. Myślę, że z całego serca mogę wam polecić tę autorkę, chociażby dlatego, że każdy w życiu doświadcza swojego rodzaju traum. Każdy doświadcza jakichś cierpień czy zranień, mniejszych lub większych, a twórczość Kai bardzo dobrze o tych zranieniach opowiada. Pozwala przeżyć duchowe oczyszczenie, co jest potrzebne każdemu z nas. Jeżeli dzisiejszy odcinek podobał wam się, zachęcam do obejrzenia kolejnego już za tydzień o godzinie 19:30 we wtorek. Możecie polubić mój fanpage na Facebooku, link do fanpage'a znajduje się w opisie. Oraz zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Możecie to zrobić klikając ten czerwony przycisk poniżej ekranu. Tymczasem życzę wam wszystkiego dobrego, udanego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym odcinku W Pół do Poezji. Pa, pa. Jedno... Dno.